Dni otwarte grupy uczelni Wisela. Wracamy po krótkiej przerwie. Kolejny gość naszego dzisiejszego studia. Dzień dobry, Wistula, bo taką formę dzisiejszą przyjęliśmy. Prorektor Krzysztof Celów. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji. Na tym polu kilka pytań odnośnie właśnie, może zacznijmy od studentów i od kwestii ich osiągnięć. Tak naprawdę wiadomość sprzed chwili. Wiemy, że nasza studentka Dominika Polus osiągnęła no niebywały sukces, można by powiedzieć, w dziedzinie branży eventowej. Zdecydowanie tak, jako Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w ramach grupy uczelni Wistula stawiamy na praktyków i współpracę z praktykami. Rok akademicki 13-14 to 6 wyróżnień, nagród i stypendiów na arenie międzynarodowej. Ostatnie to sprzed kilku godzin Hard Rock Cafe International wyróżniło Dominikę Polus, która za 3 tygodnie wyjeżdża do Minneapolis, do Stanów Zjednoczonych i bierze udział w kongresie. Co ciekawe, to właśnie studiowanie w SGT-rze pomogło Dominice znaleźć pracę, bo już teraz pracuje w Warsaw Convention Bureau. No właśnie, wiem, że studenci SGT-ru mają tą przyjemność, że spotykają się na co dzień z praktykami, którzy wprowadzają ich właśnie w to życie branży turystycznej, branży eventowej. Możemy przytoczyć tutaj kilka nazwisk osób, z którymi studenci mają przyjemność współpracować? W ramach grupy uczelni Wistula postawiliśmy na praktykę i Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji jest tego przykładem, ponieważ każda ze specjalności ma firmę, instytucję, która jest partnerem branżowym. Dlaczego? Żeby oprócz akademików, profesorów, doktorów, to właśnie ludzie z branży prowadzili zajęcia. Polska Izba Turystyki, Międzynarodowe Stowarzyszenie Organizatorów Spotkań MPI, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, meetingplanner.pl to tylko 5 wybranych organizacji, z których pozyskujemy praktyków i którzy to na co dzień wykładają i są wśród naszej kadry akademickiej. Dodatkowo co najmniej raz w miesiącu mamy gość to be, czyli koło naukowe to be, którego organizatorem są studenci, wybierają osoby z branży, które dzielą się sekretami, pokazują jak robić eventy, pokazują jak organizować konferencje, z drugiej strony dzielą się informacjami jak przygotować catering podczas kongresu na 1000 osób. To są ci praktycy, których na co dzień nasi studenci mogą spotykać. Studenci Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji oraz studenci Wistuli współtworzą także bardzo fajne przedsięwzięcia, między innymi IMEX. W dwóch słowach dosłownie, gdybyśmy mogli przybliżyć przyszłym studentom, jakie konferencje, jakie wydarzenia wspierają studenci, gdzie mogą się udzielać? Future Leaders Forum Warsaw to jest konferencja, którą od 9 lat organizujemy. Jesteśmy jedyni w Polsce, którzy mają prawa taką konferencję organizować. Cel, żeby podczas tego wydarzenia studenci z całej Polski, ale głównie z naszych uczelni spotkali się z praktykami. W przyszłym roku 2015 po raz 10 zorganizujemy tę konferencję, a dane statystyczne pokazują, że ponad 25% wszystkich uczestników w przeciągu ostatnich 9 lat znalazło kontakty i znalazło pracę. To jest nasze narzędzie, żeby młodym ludziom pokazać, że przemysł spotkań, turystyka biznesowa to jest branża, w której można pracować w Polsce i jest świetna praca. Wyobraźmy sobie, że staje pan w tym momencie przed wyborem studiów. W jaki sposób ukierunkowałby się pan, biorąc perspektywę młodego, przyszłego studenta, jaki kierunek wybrałby pan z oferowanych przez grupę uczelni Wistula dla siebie? Ja zdecydowanie lubię działania, lubię aktywność. Moim zdaniem studia to nie tylko teoria i książka, ale działanie w praktyce. Zarządzanie hotelem, eksperci z sieci Residor, dyrektorzy hotelu Radisson, to są nasi wykładowcy. Założenie biura podróży online, bardzo modne, bardzo trendy. Nie mamy czasu chodzić do instytucji, sprawdzamy co jest w sieci. U nas chociażby w zeszłym 3 tygodnie temu z 2 dużych agencji biur podróży praktycy pokazywali, jak to robić. Dietetyka, wszyscy zwracamy uwagę na zdrowie, na rekreację, na to, czym się żywimy, stawiamy właśnie na to. To my podpisujemy partnerstwa z hotelami, z instytucjami zajmującymi się dobrym żywieniem, czy chociażby z klubami fitness, które zwracają uwagę na to. Postawiłbym na dyplom,
uczelni, która może się poszczycić międzynarodowymi kontaktami, ale która daje możliwości współpracy z praktykami. No właśnie, porozmawiajmy o tych możliwościach, ponieważ wiem, że studenci Grupy Uczelni Wistula, także SGTiR-u, mają możliwość odbywania praktyk w bardzo ciekawych miejscach. Może powiedzmy dwa słowa na temat tych miejsc, na temat tych praktyk i na temat może osiągnięć studentów podczas tych praktyk. Tydzień temu cztery nasze studentki pracowały przy Światowym Kongresie organizowanym przez firmę Mazurka Travel w Pałacu Kultury i Nauki. Trzy tygodnie temu studenci byli odpowiedzialni za kongres chemiczny. Dwa miesiące temu to z inicjatywy naszych studentów powstało kilka akcji charytatywnych podczas Meetings Week Poland, czyli najważniejszej imprezy branżowej skierowanej do turystyki biznesowej. Dalej, własny ośrodek na Mazurach pozwala wszystkie inne osoby, które nie są zainteresowane biznesem, ale rekreacją i sportem, zachęcić do tego, żeby poznać nowe dyscypliny. Obozy i wyjazdy zagraniczne w tym roku chociażby to Stambuł, to Frankfurt, to Londyn, Minneapolis, jedziemy również do Berlina. Możliwości jest naprawdę wiele. Czyli można by spuentować naszą rozmowę, że tak naprawdę studia w Grupie Uczelni Wistula to nie tylko książka, nie tylko nauka, ale przede wszystkim wręcz spotkanie z ludźmi, z praktykami, spotkania z biznesem, można by wręcz powiedzieć, i przede wszystkim wdrażanie w ten biznes człowieka już na poziomie studenta. Naszym celem jest, żeby wszystko, co się dzieje w ramach naszej grupy, było praktyczne. Już od przyszłego roku będzie można robić projekty praktyczne w ramach pracy dyplomowej. To właśnie Grupa Uczelni Wistula stawia na to, że nie tylko praca dyplomowa, ale praktyka. Student musi udowodnić, wyjść z określonymi umiejętnościami i wiedzą. Na podsumowanie naszej rozmowy, jak jednym zdaniem zachęciłby Pan przyszłych studentów do tego, żeby wybrali właśnie Grupę Uczelni Wistula? To, o czym Wy marzycie, my realizujemy. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję. Prorektor Krzysztof Celów, SGTiR, Grupa Uczelni Wistula. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.